O kobietach bardzo dużo się mówi w ostatnich dniach. Magdalena Sroka, poseł Porozumienia, rzecznik prasowy, a także Paulina Matysiak, poseł Lewicy Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od pani Pauliny Matysiak, od pani poseł. Pani poseł, jest z nami przedstawicielka Zjednoczonej Prawicy. Czy do niej też pani powie takim słowem, takimi wulgaryzmami, którymi mówi się na tych protestach w tym momencie? To znaczy, jakimi wulgaryzmami? Ja bym powiedziała tak, ja staram się wulgaryzmów nie używać. Natomiast jeżeli już temat samych wulgaryzmów, który pojawia się na protestach, został wywołany, to myślę, że powiedziałabym tylko tyle, że no cóż, rozmowa o tym, jak te protesty wyglądają, jak wygląda forma tych protestów, jakie wznoszone są okrzyki, czy z jakimi transparentami, z jakimi hasłami przychodzą kobiety, przychodzą ich partnerzy na te protesty, to jest tak naprawdę bardzo łatwe zejście z tego tematu, którym powinniśmy się zajmować, czyli z treści tych protestów, a treścią tych protestów jest sprzeciw przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Pani poseł, o tym za chwilę będziemy rozmawiać, ale ja bym chciała jednak odnieść się do tego, co się dzieje, bo niestety, ale chyba te granice zostały przekroczone. Pani poseł, wczoraj osobiście byłam przed kościołem, chciałam wejść do kościoła, nie mogłam do niego wejść. Nikt mnie z tych pań, które mnie zaatakowały również słowami wulgarnymi, nie zapytał, jakie ja mam poglądy na temat aborcji. Natomiast ze względu, że chciałam wejść do kościoła, zostałam bardzo brzydko potraktowana. Czy jest pani dumna? Czy pani uważa, że ten sposób dyskusji będzie prowadził nas do kompromisu? Bo ja tu widzę niestety wojnę polsko-polską, wojnę kobiet z kobietami, które mają inne poglądy. No cóż, jeżeli mówimy o kompromisie, kompromisie oczywiście w cudzysłowie, to ten kompromis, przypomnę, w zeszłym tygodniu został zakwestionowany głosami sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wniosek posłów także Zjednoczonej Prawicy, więc ja bym naprawdę tutaj żadnych kompromisów nie przywoływała. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jeżeli dobrze, mówimy czyli o rozumiem, kobiet, że język, który kobieta, jest używany przed kościołami, jest językiem słusznym. Rozumiem, że język, który jest używany przed językiem słusznym, no bardzo Pani mi redaktor, przykro, ale ja tylko się odniosę nie do tego. Się pod nim podpisuje. Ja wczoraj nie wychodziłam z domu, nie wiem, jakie okrzyki były wznoszone przed kościołami. A telewizji kościołami. Pani nie ogląda? Natomiast nie mam telewizora w domu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, jak wyglądają te protesty, naprawdę Polki są wkurzone i naprawdę Polki nie będą uprzejmie informowały władzy obozu rządzącego, co im się nie podoba. Myślę, że od kilku dni wiemy doskonale, co się w tym kraju nie podoba. Wiemy, dlaczego kobiety protestują, bo kobietom odbiera się ich jedyne prawo do decydowania o sobie. I naprawdę tutaj nie wydaje mi się, żeby te protesty zaczęły się uspokajać. Tak? Kobiety będą walczyć o swoje, będą walczyć o swoje prawa. I tutaj nie będziemy mówić o kompromisach. Tutaj nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o prawa kobiet. Pani poseł Magdalena Sroka, pani poseł, pytanie do pani. No właśnie, kompromis aborcyjny wypracowany w 1993 roku, czy nie mógłby pozostać? Ja muszę się odnieść do tego wszystkiego, co zostało powiedziane, ale oczywiście zaraz odpowiem na pytanie pani redaktor. Przede wszystkim my, jako politycy, powinniśmy mieć jedno na uwadze i to bardzo mocno, że ten spór polityczny, który przekładamy teraz na ulicę, a bardziej opozycja przekłada go na ulicę, myślę, że powinien naprawdę... Każda osoba powinna pomyśleć sobie, czy rzeczywiście potrzeba podgrzewać na tyle emocje, żebyśmy mieli takie sceny, jak wczoraj chociażby sprzed katedry w Katowicach. Czy żebyśmy słyszeli właśnie takie słowa. Bo ja rozumiem zdenerwowanie kobiet. Ja rozumiem też, ja osobiście uważam, że źle się stało, że ten kompromis, który został wypracowany, został... nie tyle zerwany, co zmodyfikowany. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, jakie zapisy są w naszej konstytucji, jak wygląda tak naprawdę wyrok chociażby, który zapadł w 1997 roku, wydany przez Trybunał Konstytucyjny. Wtedy Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się z powodu zmian, które chciał wprowadzić SLD właśnie w tym kompromisie, to znaczy zliberalizować to prawo aborcyjne. I tam Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w takim samym jak dzisiaj usłyszeliśmy wyrok. Także to nie jest zaskoczenie, że tak, a nie inaczej ten wyrok brzmi.
W konstytucji mamy zapisane ochronę życia człowieka i nie jest możliwe to, aby wyrok był brzmiał zupełnie inaczej, aniżeli ten. Natomiast drugą kwestią jest to, w jaki sposób teraz my, jako politycy, będziemy potrafili nad tym zdecydować. Ja również uważam, że absolutnie w dzisiejszych czasach nie można zmuszać kobiet do heroizmu w sytuacjach, które są tragicznymi. Zacytowała pani słowa swojego lidera. Jarosław Gowin w sprawie aborcji na Twitterze pisze tak. Prawo nie może zmuszać kobiet do heroizmu. Państwo wydaliście jako partia Porozumienie oświadczenie w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i mówicie tutaj o konkretnych rozwiązaniach. Jakie to mają być konkretne rozwiązania? To dokładnie tak jak powiedziałam, nie możemy zmuszać kobiet w dzisiejszych czasach do heroizmu. I ponieważ ten wyrok Trybunału już zapadł, tego nie zmienimy, nie cofniemy. I tak jak panie pewnie czytały całe to nasze oświadczenie i w tym oświadczeniu jest napisane, że wśród nas są osoby o bardzo różnych poglądach, które uważają, że jedne uważają, że ten kompromis był niezwykle cenny, nie powinno się go zrywać. Są osoby, które tą aborcję całkowicie by zakazały, ale są osoby, które uważają, że właśnie ta przesłanka musi zostać zmodyfikowana. Zaproponowaliśmy zmianę, pracę nad zmianami definicji tych wad letalnych, wobec których tak naprawdę ta dyskusja, bo dzieci z zespołem Downa że w dzisiejszych czasach nie jest czymś strasznym wychowywać dziecko ze zespołem Downa. I są na to bardzo dobre rozwiązania. My jako Porozumienie oczywiście oprócz zmiany tej definicji wad letalnych, która powinna zostać wypracowana z ekspertami, z osobami, które na co dzień zajmują się tymi tematami, oprócz tego powinna osoba, która wychowuje dziecko niepełnosprawne, otrzymywać średnią pensję, która pozwalałaby na odpowiedni poziom życia. Także to są zmiany, które w dzisiejszych czasach są do przeprowadzenia. To są zmiany, które będą szły w kierunku stworzenia ośrodków dla dzieci. Dobrze, pani poseł, w takim razie muszę dopytać jeszcze, ponieważ orzeczenie powinno być opublikowane w Dzienniku Ustaw. Póki nie będzie opublikowane, to tak naprawdę zostaje jeszcze kompromis aborcyjny. Jaka jest chronologia działań w tym momencie całej Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o rozmowę nad tymi zmianami? My w tej chwili rozmawiamy na łonie naszej partii, to znaczy Porozumienia Jarosława Gowina i szykujemy projekt, który chcemy właśnie przedstawić, zaprezentować, projekt zmian do tej ustawy, tak żebyśmy jak najszybciej mogli załagodzić tą temperaturę wrzenia, tym bardziej, że mamy dzisiaj pandemię. To jest bardzo zły moment zachowania. I jeszcze jedno bardzo ważne zdanie muszę powiedzieć. Nie można usprawiedliwiać języka i zachowań, które widzimy dzisiaj na polskich ulicach. Obojętnie jak ważny jest temat. Proszę mi wierzyć, że on również mnie bardzo mocno dotyka. I ja również z wieloma tymi kobietami zgadzam się absolutnie. To jest nie mogę go poddawane heroizmowi. Natomiast nie mogę zgodzić się na taki język, bo od takiego języka, od takich zachowań o krok do jeszcze gorszych rzeczy. To zapytam panią poseł Matysiak w takim razie, czy jest szansa na jakiekolwiek rozmowy co do tych zmian, o których mówi pani poseł Magdalena Srok? Znaczy ja myślę, że jak pojawią się te zmiany, to oczywiście wszyscy w parlamencie będziemy o nich rozmawiać. Znaczy tutaj nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast też powiedzmy sobie jasno, brak wyobraźni posłów i posłanek Zjednoczonej Prawicy, chociaż oczywiście nie tylko, bo pod tym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego podpisały się też osoby z innych ugrupowań. No pani Kaja Godek nie przedstawia Prawa i Sprawiedliwości. A chociaż ja ona się nie podpisywała, ale ona, Kaja Godek. Ale ona reprezentuje ja też środowiska. Mówię o posłach Koalicji Polskiej, którzy też złożyli wniosek pod tym, złożyli podpis pod tym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Ja myślę, że przede wszystkim po pierwsze zabrakło wyobraźni tym osobom, które składały ten wniosek. Jeżeli składa się ten wniosek, należy się liczyć z tym, że zostanie on rozpatrzony i ten wyrok będzie właśnie taki, jaki jest. I nie jest też prawdą to, że ten wyrok nie obowiązuje, ponieważ już na podstawie tego wyroku, mimo że on nie jest być może jeszcze opublikowany, podejmowane są decyzje. My już wiemy o szpitalach, które wypisały kobiety czekające na legalny zabieg przerwania ciąży w polskich szpitalach. Tak zrobił
między innymi Szpital Bielański i pacjentki, które czekały na zabieg przerwania ciąży właśnie na podstawie tej przesłanki medycznej z uszkodzenia, upośledzenia płodu, zostały wypisane do domu. To są niesamowite dramaty polskich kobiet. I pamiętajmy też o tym, że usunięcie tej przesłanki właśnie medycznej, ta przesłanka przede wszystkim dotyczy tych kobiet, tych rodzin, które naprawdę chcą mieć dzieci, starały się o dzieci, chcą powiększać swoje rodziny. Ja sobie nie wyobrażam tego cierpienia, tego stresu, który przeżywają kobiety, które są w ciąży i które dowiadują się, że jest zdecydowanie coś nie tak, że nie ma szansy na szczęśliwe zakończenie, że płód umrze albo urodzi się martwy lub umrze w kilka dni czy w kilka godzin po urodzeniu. I tutaj zdecydowanie kobiety, Polki powinny mieć prawo do decydowania o sobie, do decydowania o swoim bezpieczeństwie, o swoim zdrowiu, o swoim życiu. I myślę, że posłowie Zjednoczonej Prawicy powinni mieć to na względzie. Znaczy tutaj to całe zachowanie, te wszystkie oświadczenia wyglądają w tym momencie tak, że Zjednoczona Prawica przestraszyła się tego, jak wyglądają te protesty, przestraszyła się skali tych protestów, bo to pani poseł, też sobie ale jasno, to zapytam, dlaczego to konkretnie tak, wczoraj protesty, zaatakowaliście kościoły? Dlaczego kościoły? To nie jest tak, że te protesty odbywają się tylko w dużych miastach, odbywają się w miastach i ośrodkach powiatowych. Dzisiaj na przykład te protesty będą i w moim rodzinnym Kutnie, będą w Łęczycy, będą w Sieradzu, będą w Zduńskiej Woli. To nie jest tak, że protestuje tylko Warszawa i cały ten protest, czy cały strajk. Drogie panie, ja mam ostatnią minutę i muszę zadać to pytanie. Czy nie macie... Te wulgaryzmy, które padały na tych marszach? Czy zasłoni się pani tym, że nie słyszała pani tego? Czy uważa pani... Oczywiście, że słyszałam. Sama byłam dwa dni temu i trzy dni temu na proteście. Oczywiście, że słyszałam wszystkie okrzyki. Natomiast w ogóle ja absolutnie nie rozumiem, dlaczego państwo przekładają w tym momencie debatę na temat języka i na temat znoszonych protestów, zamiast debatować nad tym, ale rozmawiamy się są polskie kobiety. Drogi panie, to ja na koniec zadam ostatnie pytanie. Bo ważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo Polek. Oczywiście, że tak, ale... Język debaty i to, w jaki sposób się ludzie na ulicach zachowują. Szanowny panie, ostatnie pytanie a propos też tej całej atmosfery, która jest. Są kobiety, które są za aborcją, są kobiety, które są przeciwne aborcji. Czy nie macie takiego wrażenia, że te kobiety po dwóch stronach, jeżeli będą skakać sobie do gardeł, nie będą ze sobą rozmawiać, to będzie po prostu w Polsce wojna kobiet z kobietami? Pani poseł Matysiak. Nie mam takiego poczucia, że będzie wojna polsko-polska, że będzie wojna kobiet. Ja bym chciała przypomnieć statystyki. 78% polskiego społeczeństwa jest przeciwnych zaostrzeniu tego kompromisu aborcyjnego. Zaostrzeniu, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu. I naprawdę nie dziwmy się, że ludzie przeciwko temu protestują. I prawda jest taka. Tak samo jak aborcja nie powinna być obowiązkiem czy przymusem, tak samo nie powinno zabierać się prawa do niej. Znaczy, ostatnie zdanie pani Magdalena Sroka. Prawo do przerwania jest prawem, nie jest obowiązkiem. Chciałabym w tej chwili zaapelować do wszystkich środowisk, ponieważ znaleźliśmy się w takiej sytuacji i teraz możemy znowu szukać winnych tego, że ta decyzja zapadła w tej chwili, a nie w innej. Podkreślę jeszcze raz, że Trybunał po prostu nie miał innego wyjścia. To jest ten sam wyrok, co w 97, w tym samym nurcie wykładniczym. Także tutaj absolutnie nie ma zaskoczenia, ale usiądźmy, znajdźmy rozwiązanie, tak aby nie sprawiać, żeby w dzisiejszych czasach kobiety musiały poddawane być heroizmowi i zmuszane do czegokolwiek. Myślę, że jasnym rozwiązaniem jest po prostu liberalizacja prawa do aborcji. Kobiety, które będą chciały przerwać ciążę, będą mogły to zrobić. Te, które nie będą chciały ze względu na swoje przekonania religijne, i tak tej ciąży nie przerwą. Myślę, że to jest jasne, proste rozwiązanie. Musimy kończyć, drogie panie, musimy kończyć. Niestety te 12 minut to jednak za mało na ten temat. Mam nadzieję, że jeszcze raz będziemy miały okazję porozmawiać, ale już spokojniej, bo niestety o ten spokój apelujmy do wszystkich, bo chyba jednak epitetami, inwektywami do porozumienia nie dojdziemy. Magdalena Sroka, rzecznik porozumienia, a także Paulina Matysiak, poseł Lewicy Razem. Do zobaczenia za kilka minut.